Cześć, witam Was już w trzecim moim vlogu. Do czego to doszło, że z trzy odcinki zdecydowałem się nagrać. Nie ukrywam, że trochę nagrywam to z tego powodu, że odrobinę wkręciłem się w montowanie i w momencie, kiedy mam trochę wolnego czasu, przyjemniej mi ten czas spędzić robiąc coś, nazwijmy to, pożytecznego, montując film, niż oglądając na przykład Netflixa. Trochę z tego powodu witam Was w trzecim odcinku mojego vloga. I dzisiaj chciałbym zabrać Was na według mnie najpiękniejszą pętlę szosową w okolicach Malagi. Żeby nią przejechać, trzeba dać sobie mniej więcej 5-6 godzin. Myślę, że dla dużej części oglądających, zainteresowanych nie będzie to jakiś wielki problem. Pętla jest naprawdę przyjemna, ja już nią przejechałem, tylko trochę w innej konfiguracji wcześniej, więc wiem jak jechać. Także na pewno pojawi się kilka przebitek, wrzucę też na pewno jakiegoś GPX-a, tam link do Strawy, żebyście mogli sobie zobaczyć dokładnie na mapie, jak ta pętla wygląda. Startujemy sobie z Malagi i w moim przypadku zaczynamy od wjechania w góry, czyli robimy podjazd Olias. On jest nadal w Maladze. Nie jest to ten główny La Reina, najdłuższy, tylko troszeczkę z boku. Jest o tyle przyjemniejszy, że jest dużo mniejszy ruch samochodowy. Właśnie zaczynam ten podjazd w tym momencie. Ja też wybrałem go ze względu na to, że nie jest to czysty epic ride w moim wykonaniu, gdzie jedynym celem jest zobaczenie najpiękniejszych widoczków, ale też mam konkretne założenia treningowe. Także mniej więcej za jakieś 10 minut będę rozpoczynał swój trening. Trochę powtórzeń kształtujących VO2 Max. I mniej więcej po pół godzinie treningu właśnie na tym podjeździe, ja lubię trenować na jednym podjeździe, zawracając i robiąc powtórzenia na tym samym odcinku, wtedy mam dobre odniesienie, jak mi to wychodzi. Także na tym podjeździe Olias będę robił swoje powtórzenia przez jakieś pół godziny, a potem już będę się skupiał tylko i wyłącznie na podziwianiu widoczków po drodze. Mam nadzieję, że uda mi się coś nagrać. Będzie po drodze parę fajnych punktów widokowych. Będzie parę fajnych przełęcz. Także mam nadzieję, że uda coś mi się z tego pociąć i będzie dało się to oglądać. Będzie to w miarę ciekawe dla Was i może jak kiedyś tutaj przyjedziecie, to będziecie mogli sobie skorzystać z tej właśnie trasy, bo jest naprawdę fajna. Dobra, to ja zaraz zaczynam trening. Wyłapcie kilka przebitek. Ja już jestem po właściwym swoim treningu interwałowym. Jak mnie to kosztowało. Także no nie jest to lekka zabawa. Chyba najtrudniejszy trening, który wykonuję w tej części sezonu. Na powtórzenia 40 na 20 sekund. Nad progiem, pod progiem. 3 razy po 8 takich powtórzeń. No baję to w kość trochę, bo że nie jest to na maksa, ale już zdecydowanie to są intensywności spotykane na wyścigach. Także to już jest trening, można powiedzieć, specjalistyczny, ukierunkowany na podniesienie stricte parametrów. I co, no ja się merytorycznie nie będę zagłębiał jakoś, w jaki sposób to działa, ani nie jestem najbardziej kompetentną osobą na świecie na pewno, żeby o tym mówić. A też jest bardzo dużo filmów na YouTubie, które opisują podobne treningi. Bardzo to przejrzyście i merytorycznie, przyzwoicie, tam jest opisywane. Może podlinkuję coś w opisie. No, także to najtrudniejsze jest za mną. Teraz mam 10 minut spokojnego kręcenia regeneracji, a potem już spokojnie w drugiej strefie będę mógł sobie śmigać po górkach i pokazywać Wam trochę widoczków. Także ta przyjemniejsza część przed nami. No tutaj właśnie mijam jeden
z najcięższych fragmentów, jak widać 17%, jest dość mocno i jednocześnie się trochę martwię, bo miała być super pogoda. Ja zaraz będę jechał przez tą górę, a te chmurki takie trochę nieprzyjemne. Nie wiem, coś pecham do tej pogody ostatnio. Przez 5 ostatnich dni nie było widać słońca, a jak dzisiaj by jeszcze też nie zmoczył, to już był do kompletu pełnia nieszczęść. Ok, jesteśmy na pierwszej przełęczy, bodajże Puerta La Bolina. Ja się na chwilę zatrzymałem ubrać, bo zaczyna się robić zimno i teraz tutaj jak widać kierujemy się na Comares i w Comares się na chwilę zatrzymamy uzupełnić picie. No i tak, teraz czeka mnie taki dość długi zjazd, więc trzeba się ciepło ubrać. Jestem w trakcie pierwszego postoju, jestem w Comares, właściwie tuż pod samym Comares. Tutaj jest taki punkt, gdzie można sobie nabrać wody zdatnej do picia. Nie ma takich punktów tutaj w okolicy za wiele, są dwa z tego co mi wiadomo, więc ja często układam sobie trasę tak, żeby zahaczyć o taki. Jest to trochę przyjemniejsze niż zostawianie gdzieś roweru i wycieczkę do sklepu, ale jeżeli macie trochę więcej czasu, to bardzo serdecznie polecam wjechanie sobie do samego Comares. Trzeba tam podjechać mniej więcej, no jakieś 3 minuty, trzeba skręcić sobie w lewo, podjechać do góry i to jest takie super miasteczko, możecie sobie to wygooglać, zbudowane dosłownie na samym szczycie takiej góry, bardzo dużej wybitności. No i tam są kawiarnie z pięknymi widokami na całą tutaj okoliczną panoramę, także serdecznie polecam. Ja wyjechałem dzisiaj trochę później, bo miałem rano wykład, także cisnę dalej, żeby wyrobić się o jakiejś rozsądnej godzinie do domu. Okej, witam Was po raz kolejny. Po zjeździe z Comares skręcamy od razu w lewo 90 stopni i kierujemy się na Rio Gordo. Piękna nazwa. Tutaj mam nadzieję, że za moimi plecami będzie widać właśnie wspomniane Comares. Tam na samym szczycie góry. W sumie tam nie powinno go być, ale ktoś wymyślił i tam zbudował. No i jedziemy sobie taką drogą do wspomnianego Rio Gordo. Ona taka trochę niewdzięczna jest, bo cały czas jest lekko pod górkę, a jednocześnie są cały czas takie zmarszczki, więc żeby jakoś płynnie jechać, to trzeba używać praktycznie pełnego zakresu przełożeń. Ale niewątpliwą jej zaletą jest to, że ruch samochodowy jest tutaj wręcz symboliczny. Główna droga tranzytowa idzie po mojej prawej stronie za pasem górskim. Ona zbiera cały tranzyt, a tutaj ruch jest tylko i wyłącznie lokalny. Także kierujemy się do Rio Gordo. W Rio Gordo będziemy odbijać w prawą stronę. No i jechać już w następne pasmo górskie w kierunku Zafarai. Na samą Zafaraję nie dojedziemy, ale zaliczymy inną, bardzo ładną i urokliwą przełęcz. O, nawet słoneczko wychodzi tak optymistycznie. No i tak, także widzimy się pewnie na podjeździe pod wspomnianą przełęcz już za Rio Gordo. Kolejna przełęcz za nami, Puerto Sabar, 590 metrów. Jesteśmy już za Rio Gordo, trochę chmurek jest w powietrzu, teraz krótki zjazd i będziemy skręcać w lewo na docelową przełęcz. Nie pamiętam jak się nazywa, ale wiem, że ma ponad 1000 metrów, więc trochę podjazdu będzie, o tam w chmurach. Ok, zaczynamy wspinaczkę na przełęcz. Po drodze mi się przypomniało jak się nazywa. No dobra, był znak. Ale nazywa się bardzo ładnie zresztą Puerto del Sol. Także czeka mnie około pół godziny, jeżeli dobrze pamiętam, spinaczki po niezliczonej ilości zakrętów i najprawdopodobniej bez ani jednego samochodu. Także zapowiada się bardzo, bardzo fajny podjazd. A jedyne co mnie martwi, to trochę te chmury, bo jak zaraz zobaczycie, raczej nie uniknę przejazdu przez chmury. To, że będzie zimno i nie będzie widoków, to już jestem z tym pogodzony. Mam cichą nadzieję, że mnie nie zmoczy, bo tego bym nie chciał. Z tej przełęczy potem mam jeszcze pewnie za 2,5 godziny do domu,
więc jazda w mokrych ciuchach nie byłaby spełnieniem marzeń. No a tak to się właśnie prezentuje ta przełęcz tutaj w chmurach. No i dojechaliśmy. Bardzo pozytywne zaskoczenie, bo jest wręcz piękna pogoda. Jak widzicie, przełęcz ma dokładnie 1085 metrów. Co do samej drogi, ona jest bardzo prosta pod tym względem, że średnie nachylenie myślę, że tutaj oscyluje w okolicach 5%, więc myślę, że każdy da radę. Nie trzeba tutaj jakichś specjalnych przełożeń lub specjalnie wielkich watów na kilogram, żeby sobie wjechać. Jakość asfaltu jest bardzo przyzwoita, także na każdym rowerze szosowym można. A jakbyście chcieli pojechać tutaj na MTB, to można sobie wkręcić i wjechać tam drogą, tam w chmurach, na szczyt góry. Jest to możliwe. Także polecam. Widzimy się w dalszym tym miejscówce. Taka mała niespodzianka. Planuję tam zrobić swojego lunch breaka. Tutaj nie zabawię zbyt długo, bo jest jednak dość chłodno. Także widzimy się na moim lunchyku. Jest i obiecana miejscówka na przerwę lunchową. Jak widzicie, jest turbo urokliwa. Nie wiem, to chyba nie są wierzby, ja się nie znam za bardzo na drzewach, ale mój rower sobie tutaj stoi pod taką właśnie pięknym drzewkiem. Jest murek, na którym można sobie usiąść i piękna dolina potoczku, której teraz nie ma potoczku, ale i tak jest pięknie. No i tak właśnie w takich pięknych okolicznościach przyrody zaczynamy ostatni podjazd dzisiejszej wyprawy, jakim jest podjazd od strony Colmenar na szczyt góry Montes de Malaga, czyli jedziemy tam i potem zjedziemy tym słynnym już tą słynną drogą już La Reina, czyli najpopularniejszą trasą z Malagi. Tam też najwięcej czasu spędzam trenując. Także musimy wjechać teraz na bodajże 980 metrów, czyli drugi najwyższy punkt dzisiejszego dnia. Także już jest to ostatni podjazd. No i potem już tylko 20-minutowy zjazd do domu. Całość myślę, że zamknie się mniej więcej w 5,5 godzinie. No i z dystansem tam będzie około 140 km, przewyższeń tak ze 3300. Także bardzo przyjemna wycieczka, ja się bardzo cieszę, bo mnie nie zmoczyło. Wrzucę tam na sam koniec jeszcze oczywiście jakiegoś screena ze swojej strawy, tam wszystkie cyferki będzie pięknie widać. Pamiętajcie, że one będą trochę wyższe niż jakbyście jechali taką samą drogą, no bo ja na początku treningu robiłem 3 razy ten sam podjazd w celach treningowych stricte. No i tak, myślę, że już nie będę nic więcej gadał na szczycie tego Montes de Malaga, czy też już w samej Maladze, także to jest ostatnie miejsce, w którym się widzimy w tym odcinku. Na sam koniec kilka ładnych przebitek z dzisiejszej wycieczki. No i co? Dzięki, że wytrwaliście do końca i do zobaczenia w kolejnym odcinku.